Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest Filip Piotrowicz, aktor. Dzień dobry. Można mówić o tobie aktor? Nie wydaje mi się, że mogę mówić o mnie aktor, bo nie skończyłem żadnej aktorskiej szkoły. Jestem do tego filmu trafiłem zupełnym przypadkiem, więc nazywanie mnie aktorem jest troszeczkę przesadą. No, trochę też za skromny chyba jesteś, bo nie jedyny film, w którym grałeś. No, ale może od początku. Czy zdarzało ci się grywać w teatrzykach szkolnych? Pamiętam, że grałem w przedszkolu w Jasełkach. I to są moje pierwsze wspomnienia związane z aktorstwem. Ale nie, jakoś nigdy nie parłem się do tego, żeby występować, żeby grać. Nigdy mnie to nie ciągnęło, wszystko zdarzyło się zupełnym przypadkiem. No właśnie, bo w okresie swojej nauki w Kętrzynie bardziej zajmowałeś się chyba stroną techniczną, nagrywaniem i montażem filmików, prawda? Tak. To jest moja pasja. Robię zdjęcia, ale też przy okazji nagrywam filmy. Miałem okazję nagrywać filmy na weselach i zajmowałem się też montażem. A to, że byłem po drugiej stronie kamery, to powtarzam po raz kolejny, że to zupełny przypadek. No właśnie, przypadek. To może opowiesz nam, jak rozpoczęła się twoja aktorska przygoda? Na początku było tak, że któregoś razu zadzwonił do mnie mój tato i powiedział, że Mateusz Trusewicz, chłopak z Kętrzyna, kręci jakiś tam film, jakąś etiudę, którą będzie chciał gdzieś wysłać i czy ja bym nie przyszedł z nimi nie zagrać. Ja miałem wtedy 11 czy 10 lat, w ogóle o tym nie myślałem, nie chciałem się zgodzić, ale nie chciałem też odmówić tacie. No i poszedłem, powiedziałem tam dwa słowa przed kamerą, potem gdzieś to tam poszło, ja w ogóle w takim wieku nie zwracałem uwagi na takie rzeczy. Ale widział to dyrektor Jerzy Pruszyński, dyrektor gimnazjum nr 2. I jakoś to gdzieś zauważył i miał w pamięci. A potem, kiedy Janek Kupkolski kręcił w Wenecję w Jegławkach, co jest tutaj niedaleko, to postanowił zorganizować casting do tej roli, którą zagrałem w większych miastach dookoła tej lokalizacji, którą znalazł, czyli w Giżycku, w Mrągowie i w Kętrzynie. I dyrektor powiedział, że pasuje wiekowo i wyglądem do tej roli, więc żebym przyszedł. I zaproponował to kilku osobom. Nie pamiętam dokładnie, ile osób na to przyszło. Wiem, że ja chyba byłem ostatni, bo zaspałem na to, bo mój kolega powiedział mi wcześniej, że nie, to było wczoraj. Właśnie słyszałam, że chciałeś sobie odpuścić. Tak, on powiedział, nie, to było wczoraj. A ja w ogóle nie myślałem o tym poważnie. To była jakaś taka przygoda i nawet na to nie poszedłem, ale zadzwonił do mnie dyrektor rano, chodź chłopie, gdzie ty jesteś, przychodź, przybiegaj. No więc przybiegłem, nauczyłem się jakiegoś tekstu, który mi tam podano. Byłem zestresowany, nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem, stanąłem przed kamerą, tak jak teraz powiedziałem, dobry, jestem Filip Piotrowicz, mam 12 lat, jestem z Kętrzyna i potem zacząłem mówić ten tekst i pani Magdalena Schwarzbart, która zajmowała się castingiem, powiedziała, że zadzwonimy do ciebie może, a jak nie, to nie, to się nie przejmuj, to wtedy oznacza po prostu, że nic z tego nie będzie, a kiedy zadzwonimy, no to wtedy będziemy rozmawiać dalej. I 3 dni później zadzwonił telefon. To znaczy, ta pani nagrała się na sekretarkę, bo telefonu nikt nie odebrał, bo mama była w pracy, a ja chyba byłem w szkole. I powiedziała, że reżyser chce się ze mną spotkać. I tak to się zaczęło. No to zostałeś wybrańcem, bo czytałam, że Jan Jakub Kolski przez wiele miesięcy poszukiwał odpowiedniego chłopaka do roli brata głównego bohatera. Więc nie dość, że zostałeś wybrany, poszukiwany przez wiele miesięcy, ten jedyny, a potem z jednym z najsłynniejszych polskich reżyserów czekała ci praca. Był duży stres. Jak się odnalazłeś na planie? Na początku tak się tego bałem, bo w ogóle nie chciałem o tym myśleć. Jan Jakub Kolski bardzo odpowiedzialnie i dojrzale podchodzi do pracy z dziećmi w taki sposób, że jest taki troskliwy i bardzo się przykłada do tego, żeby, no bo wiadomo, dzieci na planie to jest ciężki kawałek chleba i no nie mogą się czuć zestresowane, mając tak odpowiedzialną rolę, więc organizowałem tam jakieś takie spotkania. Byliśmy w takim małym obozie pod Warszawą, gdzie wszyscy musieliśmy się poznać, ze sobą rozmawiać, mieliśmy jakieś takie relaksacyjne ćwiczenia
jakieś takie rozgrzewające rzeczy i to jest bardzo ciekawe, ale ja wtedy jakoś tak bardzo się tego bałem, nie chciałem, gdzieś się... Chciałem jak najmniej występować przed kamerą, jak najmniej gadać o tej roli, jak najmniej rozmawiać. Ale po pierwszym dniu na planie, pierwszy dzień na planie zawsze jest taki stresujący. Ale po pierwszym dniu na planie człowiek się rozluźnia i daje, jakby wskakuje w ten cały wir i potem już jest zupełnie inaczej. Poznaje się ekipę, poznaje się ludzi, z którymi się pracuje i jest tak łatwiej. No i właśnie. Praca na planie filmu Wenecja zaprowadziła Cię tak naprawdę do jednej z głównych ról Letniego przesilenia. I powiedz, czy doświadczenie wyniesione z pracy na planie Wenecji zaprocentowało na planie Letniego przesilenia? Tak, pod tym względem, że już wiedziałem, jak nagrywa się sceny, ile to trwa, z czym to się je tak naprawdę, więc później już niewiele rzeczy było dla mnie nowością, od strony technicznej, ale od strony tego, że są tam zupełnie inni ludzie i zupełnie jest inne miejsce i tak naprawdę niby filmy wszystkie kręci się w ten sam sposób, ale każdy jest inny, każdy jest oryginalny, każdy jest odrębną historią, więc... ale tak, wiele rzeczy, które tam zaobserwowałem, mogę wykorzystać też w tym filmie. To było niesamowite. Obecność Bartłomieja Topy na planie bardziej dodawała Ci otuchy, czy może paraliżował strach? Nie, dodawała mi otuchy, bo Bartek jest takim człowiekiem, że w każdej scenie, w każdej sytuacji jest otwarty, cały czas żartuje. Były takie sytuacje, że kiedy robiliśmy próbę sceny, taką nienagrywaną, to Bartek zawsze przykręcał jakoś dialogi, robił sobie jaja. I praca z nim jest niesamowita, ale jak tylko była akcja, to od razu był poważny i starał się wszystko robić tak, jak trzeba. No, ale ja na przykład już nie mogłem przestać się śmiać z tych żartów, które mówił podczas prób i było mi łatwo z nim pracować. Przedłużał wam pracę. Tak, trochę tak. Było tak, że ja naprawdę musiałem chwilę się opanować, żeby przestać się śmiać, bo widziałem to jego twarz z poprzednich chwil, która była jakaś tam komiczna i to było dość ciężkie, ale dzięki temu było zupełnie inaczej się pracowało, bo gdybym musiał pracować z nim w jakimś stresie, myśląc o nim jako o jakimś autorytecie, to nic dobrego by z tego nie wyszło. A powiedz, jak trafiłeś do Letniego przesilenia? Casting, czy może zadzwonił telefon? Też taki sam przypadek jak Wenecja. Złote dziecko. Po Wenecji zapisałem się do agencji aktorskiej w Warszawie i tam co jakiś czas przychodzą do mnie wiadomości, że jest taki casting w tym i tym miejscu do takiej roli i wysyłają te wiadomości, kiedy już ja pasuję, czyli powiedzmy 1,70 m, blondyn, młody, coś tam. I wtedy albo się jedzie, albo się nie jedzie. Nie trzeba wszędzie jechać oczywiście, to jest dobrowolna decyzja. Ja na większość castingów nie jeździłem. Na początku po Wenecji jeździłem do jakaś reklama mydła, ale to jakoś mi tak nie pasowało. Póki to nie jest, póki nie muszę zarabiać tym na życie i póki nie mam takiego ciśnienia na to, to nie chcę brać udziału w czymś, co po prostu byłoby jakiejś takiej niskiej półki. Nie mówię, że jestem jakimś profesjonalistą i ale wybieram pomiędzy ambitne projekty. Ale wolę nie wziąć udziału w czymś, niż gdyby miało być to coś, czego bym żałował. A co, boisz się zaszufladkowania potem? Trochę tak, chociaż nie wiem, no po prostu nie chciałbym. Masz ten komfort, że możesz wybierać? Tak, bo nie muszę, bo po prostu nie muszę. I kiedy mogę coś wybrać, to... Ale ja też nie wybierałem Letniego przesilenia, to było tak, że... Był casting, dostałem informację o castingu, nie pojechałem na casting, nie wierzę we własne siły, stwierdziłem, że gdzie tam by mnie chcieli, do filmu, ale potem dostali jakieś moje aktualne zdjęcia i powiedzieli, zaprosili mnie, powiedzieli przyjdź, zobaczymy. No to przyjechałem, no przecież nie będę odmawiał. I czym ująłeś twórców? Nie wiem, to już nie w mojej... gestii o tym decydować, nie wiem.
Grasz w filmie wprawdzie swojego rówieśnika, ale Romek dojrzewał w czasie wojny. Czy tobie jako młodemu człowiekowi trudno było zagrać emocje z tamtego okresu, wczuć się w tą rolę? Tak, miałem 17 lat i Romek, mój bohater, też ma 17 lat podczas akcji filmu. Ale było mi łatwiej się wczuć w tą rolę, ponieważ mój dziadek uciekał z Powstania Warszawskiego, kiedy miał 7 albo 9 lat. I zawsze jak się z nim spotykam, rozmawiamy o wojnie, bardzo dużo mówi mi o tych czasach. Jakoś tak zainteresowała mnie II wojna światowa. W pewnym sensie potrafiłem się identyfikować. To znaczy, nigdy nie przeżyłem takich okropieństw i to było ciężkie, żeby pokazać emocje, których człowiek nie doświadcza. Czyli na przykład strach przed rozstrzelaniem, które może zastąpić za kilka sekund. Ale wszystko było na planie tak zorganizowane, i scenografia, i kostiumy, i profesjonalizm dobrania wszystkich elementów, że ja rzeczywiście odczuwałem te emocje, które musiałem zaprezentować na ekranie. A sceny bliskości z dziewczyną? Trudno było zagrać? Chociaż nie wiem, to była taka scena, gdzie to był jego pierwszy raz i on w ogóle o tym nie myślał i to wyszło tak jakoś spontanicznie. Ale to było też w takim ciemnym świetle. Wtedy jak są takie sceny, to nie jest cała ekipa dookoła, nie jest 100 osób za kamerą, tylko ogranicza się to do jak najmniejszej ilości osób i dba się o ten komfort i dyskrecję. Ale ta scena jest ucięta w którymś momencie, jest tylko taki wstęp, więc tak naprawdę nic tam nie dzieje się takiego, co może zachęcić widzów do wyjścia do kina. Tego nie powinieneś mówić. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły ci podczas przedpremierowych pokazów filmu? Nie pojechałem na przedpremierowe pokazy filmu, bo pierwszy przedpremierowy pokaz był 6 miesięcy po zdjęciach, a mając doświadczenia z Wenecji, pamiętam, że jak oglądałem ten film, to w ogóle nie mogłem go obejrzeć jako spójną całość, tylko w tej scenie widziałem siebie i ludzi, którzy byli obok, w tamtej scenie byłem i nie widziałem jakby fabuły tego filmu, tylko jakiś zlepek moich wspomnień. Więc nie chciałem, żeby to było tak na świeżo po kręceniu zdjęć. Poza tym powiedziano mi, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja. I tych wersji było chyba z 5. Więc wolałem doczekać do ostatniego momentu i zobaczyć taki film, jaki zobaczył wszyscy. I byłeś tutaj w Polsce na premierze? Byłem. Premiera była w Warszawie, w Pałacu Kultury. Szkoda, że nie było wszystkich osób z ekipy, bo w ekipie filmowej jest, wydaje mi się, setka osób. Ze wszystkimi się już tak zdążyłem, że tak powiem, zaprzyjaźnić i brakowało mi ich. Chciałem ich zobaczyć, a tak naprawdę byli tylko aktorzy, producenci, reżyser. No tak, ci coś spijają śmietankę. Szkoda, ale było bardzo, bardzo mi się podobało. Tak, ściankę nie przeraziła, błysk fleszy? No trochę tak. Trochę to było takie 15 fotografów, flasze z każdej strony. To w ogóle nie mój klimat i tak. Ale nie ma się co dziwić, film zgarnął wiele nagród. Dwie nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni, na festiwalu filmowym w Montrealu, na festiwalu Camera Image. Duże zaskoczenie? Tak, byłem bardzo dumny, że wziąłem udział w projekcie, który jest doceniany i nagradzany, i to zawsze tak podbudowuje. Jakieś plany dotyczące aktorskiej przyszłości? Nie mam żadnych planów związanych z tym. Nie chcę iść do szkoły teatralnej ani do szkoły aktorskiej. Jakoś to. Tak jak mówię, wszystko to wyszło z przypadkiem i tak. Jakoś, bardziej widzisz siebie po drugiej stronie kamery? Tak, widzę się po drugiej stronie kamery. Chciałem iść do Łodzi, do szkoły filmowej, ale nie dostałem się, nie przeszedłem egzaminów na wydział operatorski. Ale wiesz, że wielu znanych, znakomitych aktorów i twórców próbowało parę razy. Wiem. Słyszałem o tym, wszyscy mi to mówią, wszyscy mnie pocieszają właśnie tym. Twoją pasją jest również fotografia.
Dalej współpracujesz chyba z Kętrzyńską Grupą Fotograficzną Światłoczuli. Pewnie teraz już troszeczkę słabsze te więzi, ale twoje zainteresowanie chyba odziedziczyłeś w genach po ojcu. Tak, tak. Wszystko, czego się nauczyłem, pochodzi od mojego ojca. Być może też dzięki niemu i dzięki jego obiektywowi i tym, że robił nam swoim dzieciom bardzo dużo zdjęć. Zawsze był ten aparat i ten obiektyw przed naszymi twarzami. To może dzięki temu nie mam teraz takiej krępacji przed tym, bo wszyscy ludzie zazwyczaj, jak się podnosi aparat i chce im zrobić zdjęcie, to wszyscy zakrywają sobie twarz. A ja tego odruchu nie mam, bo zawsze widziałem obiektyw mojego ojca i to może dzięki temu, ale też zainteresowała mnie po prostu fotografia. Troszeczkę dzięki niemu, chociaż jest taka różnica pomiędzy nami, bo on fotografuje cyfrowym aparatem, a ja tylko analogowym i jakoś tak czuję w tym to, że sam do tego doszedłem, a nie dzięki niemu i to też jest ciekawe, żeby samemu odkrywać swoje drogi. Zdjęcie twoje można gdzieś zobaczyć, czy raczej do szuflady? Coś tam publikuję na Facebooku albo na takich fotograficznych stronach, ale myślę o tym, żeby założyć może sobie jakąś swoją stronę internetową, bo dużo osób mnie pyta o zdjęcia, a ja tak naprawdę nie mam im co powiedzieć. Wypadałoby. No myślę, że to mogło być dobre. Na koniec może powróćmy do głównego tematu, czyli najnowszego filmu z twoim udziałem, Letnie Przesilenie. Dlaczego warto obejrzeć jest ten film? Jak zachęcisz naszych widzów? Jeśli ktoś chce obejrzeć film nie taki, jaki się widzi na co dzień i film, który niekoniecznie pozostawia widza obojętnym, to warto pójść na ten film, bo pokazuje, bo stawia bohatera i widza poprzez to, co muszą przeżywać bohaterowie, skłania widza do refleksji na temat tego, jak ja zachowałbym się podczas wojny, albo jaką ja podjąłbym decyzję w takiej sytuacji. Myślę, że widz może wyjść onieśmielony też zdjęciami, jakie są w tym filmie, bo Jerzy Zieliński, który dostał też dwie nagrody właśnie za zdjęcia, zrobił świetną robotę i jeśli ktoś jest wrażliwy na obraz i wrażliwy na ludzkie emocje i historię, to polecam ten film właśnie takim ludziom. Naszym gościem był Filip Piotrowicz, aktor młodego pokolenia i przy okazji nasz człowiek w wielkim świecie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.